Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gotika Trójki, moi drodzy. Jesteśmy tutaj, o patrzcie, goblińska jagoda. Jesteśmy w Gocie i tak sobie patrzyłem po tych wszystkich questach, no to tego nie zrobimy, tego też nie. Ale mamy tutaj motyw tych rabusiów. Przeklikałem chyba w poprzednim odcinku i tutaj jest, o. Gościu z czarną brodą mieszka w tym mieście, w górnym, więc pasuje. Niedawno zaatakowano obywatela i zabrano całe jego złoto. Czy wiesz coś na ten temat? Nic a nic. O czym mówisz? Jesteś tego pewien? Wyglądasz jak jeden z napastników. Kto ci to powiedział, twój świadek musiał się mylić. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Mieszka poniżej, w pobliżu jaskini. Chodźmy sprawdź, czy ten facet kłamie. To było takie łatwe. Okej. Co tak, o, po prostu? Niech będzie, no. Czemu nie? Zaczekaj chwilkę. Muszę z tobą porozmawiać. Słucham. Mówmy co. Tutaj nikt nam nie przeszkadza. Co znowu? Musimy iść. Jesteśmy na miejscu. Wyciągnij miecze. Rozerwę cię na strzępy! Przecież ty wiesz, że tutaj jest twój ludzi dookoła, nie? No, dalej! Wow. Kozakiem jesteś, no. Nie, niezła ta gota. Same jakieś gamonie tutaj teraz siedzą. Jakieś mieczyki. Jakieś coś. Dawaj. Nic tu nie ma. Dawaj, ziomku, bo nie mam czasu. Cholera, ale mnie łeb boli. Myślałeś, że możesz mnie pokonać? Cholera, okazałeś się silniejszy. Rozumiem, że brałeś udział w niedawnym napadzie. Powiedz mi, gdzie ukryłeś złoto ze swoimi przyjaciółmi? Zakopaliśmy złoto pod mostem, który prowadzi do farmy. Do otwarcia skrzyni potrzebujesz klucza. I gdzie mogę to zdobyć? Nie mam. Mają go moi przyjaciele. Znajdziesz ich na drodze do farmy. Lepiej, żebyś nie brał już udziału w napadach. W przeciwnym razie skończę z tobą. To było takie łatwe. Nie będę. No dobra, spoko, ziom. To w takim razie chodźmy. Właściwie to i tak miałem się gdzieś tam udać w stronę Faring. Bo... dużo nam tam nie brakuje, żeby sobie ogarnąć. To trzeba. Wszedł sobie do tego zamku, ogarnął jakieś parę questów, trochę byśmy sobie podekspili. Gdzie? Gdzie tu coś kurde warczy znowu? Są zębacze, moi ulubieni przeciwnicy. Ze zjebanymi hitboxami. No właśnie. No teraz to nie trafiłem akurat, ale... ale cóż, dobra, udało się nie dostać obrażeń. To już dobrze, wróży. Kolejne zębacze. Pyk. No jakoś tak koślawo biegają, no patrzcie to. Dobra. Kurde bela, no. Śmierć frajerom. Dobra. Ale nie robię aż takich dużych obrażeń, jakby się można było spodziewać, więc jest okej. Okay. W sumie to też dzięki temu, że mamy w końcu pancerz jakiś normalny. Zacznijmy od początku. Złamany. Aha. Złamany. Kurde. Dobra. Puszczały. No to, no to się opłacało, wiadomo, nie? Dobra, a teraz mi po... o, są, patrzcie, bez kitu. Biegły morderca. Ani kroku dalej. A to co, to tamten Malcolm sobie tam może siedzieć i chuj? No trochę słabo chyba, nie? Wow. Możesz wyknąć tę potę, dzięki. Poza łeb. Pyk. Easy.
Ten nic nie miał, ten miał klucz. Zajebiście. W takim razie możemy iść dalej. I co, no i zobaczymy, co tutaj będzie w ogóle do ogarnięcia, nie? To jest rozpruwacz. No! Wy i te wasze zjebane hitboxy, no. Dobra, ja nie wiem, o co tu chodzi, nie, ale... Zacznijmy od początku. Kolejne jakieś strzały, spoko. Dobra, i ten rynek jest pod mostem, ta? Gdzieś tu? O. A nie był oznaczony ten skarb. Chyba, że to jest ta skrzynia. Skrzynia rabusia. Gdzie ona tu jest? Ja nie wiem, czy jestem ślepy, czy to po prostu nie wchodzi w ekwipunek, ale nie ma tego. Ale jeszcze tylko zobaczę tak, o. Ale nie, no, no to powinno. No bo pochujmy ten klucz, inaczej dostaliśmy. To jest żelazo. No nie ma nic takiego, nie? Nie, nie wiem, dobra. Wydaje się, że to jest tu, ale... Ale co ja tam wiem? Patrzcie, takie ścierwojady sobie siedzą. Halo? O! Ten to tutaj nieźle ma, widzę. Niezłą imprezę. No dobra, no. Zawsze sobie kilka punktów doświadczenia zrobimy i ułatwimy zadanie w przyszłości. Halo? Zabłądziłem. Skąd taki Dobra. On jest gorzelnikiem. On będzie kazał nam gobliny pozabijać. Produkuje najlepszy. Dobra. Masz tu. No dawa. Dobrze, więc daj mi. Nieźle. Dobra, jest nordmarska starka, fajnie. Ty masz strzały przy sobie, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz w tej sytuacji. Dobra, to tu, to tu. Dużo złota masz swoją drogą. A my lubimy, jak ktoś ma dużo złota, bo możemy mu dużo rzeczy sprzedać. Bełty myśliwskie, jakieś ogniste te, no nic ciekawego tu nie masz, nie? Tak, o, żeby nam dać, dobra. To chodźmy do tej goty, bo może, nie wiem, może będzie okej. Tyk. Teraz wszystko należy do nas. Pogadamy później. Trzymaj się. No kurwa. Przyniosłeś nam zwycięstwo. No, super. Nie wiem, może pójdę z powrotem do tego gościa. Może z tym Lorenzem muszę pogadać. No chyba ta. O kurde, bo tu nie ma nigdzie tej skrzyni, nie? Nie wiem, nie wjebaliście jej gdzieś tutaj, prawda? Bo wy to lubicie takie rzeczy tutaj wyczarować, że ja potem nie wiem, o co chodzi. Dobra, chodźmy z nim pogadać. Chodzi o złoto, które Mikel jest ci winien. Tak,
I czego chcesz? Chcę spłacić jego dług. Mikkel nie chce poślubić twojej córki. Tak, a może uda ci się go przekonać. Dam ci za to hełm. Naprawdę nie potrzebuję pieniędzy, ale moja córka musi wyjść za mąż. Z jakiegoś powodu nikt jej nie chce. Gadzasz się. Miguela? Próbuję przekonać Miguela. Ok, przyjdź do mnie, kiedy skończysz. No dobra. Jeśli chodzi o córkę Kowala. O co chodzi? Powiedziałem, że jej nie chcę. Może jednak zaakceptujesz propozycję Kowala? Nie. Nie lubię jego córki. Nie chcę się z nią żenić. A jeśli pomogę wyleczyć twoją matkę, zgodzisz się? Jeśli uda ci się to zrobić, poślubię córkę Kowala. Zgoda? Pomogę ci, jak ma na imię twoja matka? Nazywa się Grace. Grace. Jej stan jest poważny. Nie martw się, szybko sobie z tym poradzę. Może wiesz, jak wyleczyć swoją matkę? Jakiś pomysł? Gdybym wiedział, zrobiłbym to bez twojej pomocy. Być może wiesz, jaką ma chorobę? Miejscowy alchemik, który ją zbadał, powiedział, że ma bardzo rzadką chorobę. Wygląda na to, że cierpi na rozdzielacz, jeśli pamięć mnie nie myli. Nie miał lekarstw, więc nie mógł pomóc. Jeśli chcesz poznać szczegóły, zapytaj alchemika. Nazywa się Manno. Dobrze, spróbuję. Do zobaczenia później. A gdzie ona jest w ogóle? Nazywa się Grace i chuj. I sobie szukaj teraz te piary. Jak wydaje mi się, że jakaś tam była gdzieś wyżej chyba. No ale dobra, chodźmy tutaj. Siema. Niedawno zbadałeś kobietę chorą na rzadką chorobę. Możesz zdradzić szczegóły. Tak, oczywiście. Ma chorobę zwaną rozdzielacz, bardzo rzadką chorobą w naszym regionie. W większości cierpią na to ludzie Warantu. Dlatego nie mamy odpowiednich leków. Więc muszę szukać leków w Warancie. Dobrze zrozumiałem. Tak, chyba że uda ci się znaleźć tutaj odpowiedni przepis i składniki. Poszukam. Dzięki za wskazówkę. Kiedy znajdziesz wszystko, przyjdź do mnie. W razie potrzeby pomogę w przygotowaniach. O kurwa mać. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Słuchaj, robi się co nowe, mamy problem. Uważaj na siebie. Stawiam, że mogłem... Dobrze ci radzę. O, wiesz, może dobre. Leczyć rozdzielacz. Jest to choroba występująca w Warancie. Oczywiście, że wiem. Przestań się odwijać. By karała niewiernych. Mogę sprzedać ci recepturę na lek, ale sam musisz znaleźć składniki. Ile chcesz za przepis? 1000 sztuk złota. Nigdzie nie dostaniesz lepszej oferty. Nie chce mi się szukać. Niech będzie. Naprawdę tego potrzebuję. Trzymaj się. Ty też się nie puszczaj, dobra. Wszystko się skończy. Jasne. Czemu nie? Mikstura. Gdzie to jest mikstura lotosu? Kwiat lotosu. Dobrze ci radzę. Masz coś takiego? Wątpię, czy masz rację. Tylko tego nam trzeba. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. No tak to wszystko mamy, nie? Kwiat lotosu i chuj. Skąd ja mam wziąć takie coś? No kurwa... No nie wiem, nie? A teraz zapalę sobie dla relaksu. No spoko. Gdzie jest ta jebana skrzynka? Bo ja tego nie rozumiem w ogóle. To
to kurwa wymyślił normalnie. Chuj z tym, dobra. Pyk. Nie, nie mam pomysłu, nie? Pogadaj, nie ma. Dobra. To chodźmy tu do tego ziomala. Co tu robi? On będzie chciał 3 trole zabić. Dobra, później z nim tu pójdziemy na te trole. Ale najpierw chciałbym tu dokończyć to zadanie i wejść do zamku. Tylko tego nam trzeba. A co? Mój artefakt jest. On tu pierdoli. No dobrze. Wybiła twoja ostatnia godzina! Co tutaj jest? Co to jest? Jakiś rabuś, ta? Dobra. Pokazałeś mu. No. Hej, ale mu dokopałem. To jeszcze na dole ktoś jest, ta? Jeszcze z miczem się ktoś bije. Naprawdę docelowo powinno łapać ich na czerwono, nie? Ale chuj. Dobra, chodźmy dalej. Pyk, pyk, dobra. Naprawdę myślisz, że... W tym razie chodźmy dalej tu, oddajmy questa i może uda się nam zawalczyć na arenie. To jest motyw, że trzeba specjalne... Przepraszam, stary. Ale to prywatny kraj. Właśnie rzeczy ogarnął. Zwracają uwagę od bitwy. Co to za miejsce? To mała arena Faring. Tutaj walczą najlepsi gladiatorzy w kraju. Chcę walczyć na tej arenie. Hej, ciszej. Tylko utytułowani najemnicy mogą tu walczyć. Najpierw wyrób sobie reputację. Co jest w tobie takiego niezwykłego? Moi towarzysze broni walczyli na arenach w innych miastach i stawali się tam mistrzami. Goran jest mistrzem Cape Dan. Tak jak ja. Pokonał wszystkich gladiatorów. Też mi się udało. Spike udał się na południe i walczył z prawdziwym zabójcą na arenie w Lago. A ja walczyłem dla orków na długo przed tym, jak najechali Myrtanę. W zimnych górach Nordmaru. Co mam zrobić, żebyś wpuścił mnie na arenę? To bardzo proste. Rób to, co my zrobiliśmy. Pokonaj wszystkich najemników na arenach Cape Dan i Montery. Odwiedź Warant i pokonaj wszystkich przeciwników w Lago. Udaj się do Nordmaru i zawalcz z nordmarskimi wojownikami w uczciwym pojedynku. Dopiero wtedy wpuścimy cię na naszą arenę. Nie. No. To no, była jest. Długa podróż, ale w końcu wróciłem. Jestem mistrzem areny w Cape Dan i Monterze. Byłem w Lago. Tamtejsi narkomani nie mają zielonego pojęcia o walce. Rzuciłem wyzwanie Nordmarczykowi i pokonałem go. Wow. Czy naprawdę to wszystko zrobiłeś? Aż trudno uwierzyć, że osiągnąłeś to wszystko w tak krótkim czasie. Nie wierzysz mi? Przekonajmy się. Spuścimy ci lanie na naszej arenie, a ty przestaniesz nas męczyć. Wchodzisz. Dobra, dwa koła PD. Wchodzisz na arenę i walczysz z Goranem. Jeśli go pokonasz, od razu walczysz z kolejnym przeciwnikiem. Aha. Bitka będzie trwała, dopóki nie pokonasz nas wszystkich. Cóż... Albo my pokonamy ciebie. Masz niewiele ponad godzinę na walkę ze wszystkimi przeciwnikami. Jeśli nie zdążysz nas pokonać w wyznaczonym czasie, przegrasz. Aha. Brzmi dziwnie. Chłopaki. Godzinę mam na walkę, no dobra. Hej ludzie, kto jest silniejszy? Pamiętaj o blokowaniu. Pewnie to, że wy tak wychodzicie. Dalej. Pokazałeś mu. Wow, kurwa, fajnie. Dobra. Hej ludzie, walka.
No jak? Ty chyba kurwa jesteś pojebany. Dlaczego to jest tak głupio kurwa zrobione w tym gotiku, że oni wychodzą sobie z areny i nie muszą nic robić i mogą sobie wyłazić i mają wyjebane. A jak ja kawałkiem miecza wyjdę, to jest problem, no. Ej, ja pierdolę, no co za gościu. O nie, o, no normalnie. No, nie denerwujcie mnie nawet. Chodź tym pajacem. Dobra. Halo? No chodź, chodź. Trafiony. A pierdolę. Walcz, dasz radę. Fajnie w chuj. Ale mnie wkurwiacie, nie? Dobra, ja to zaraz przyjdę. Ja to zaraz przyjdę, bo normalnie... Czemu oni tak w ogóle jakieś szybkie ataki mają? Jak próbuję ich zaatakować, to oni mu się od razu odmachną. Przecież to jest pojebane. Na pewno masz jeszcze grubasie. Do zrobienia. Czego tu chcesz? Po co tu przyszedłeś? Stać! Jestem myśli... To... Dobra, dobra. Proszę, Starka dla ciebie. Mora, zadziwiasz mnie. Zrobiłaś coś, co nie było całkowitym idiotyzmem. Idź do Gnara i powiedz mu, żeby wpuścił cię do zamku. Tam też jest wielu zmożonych pragnieniem wojowników. Czy nie mówiłem ci, że powinieneś trzymać się z dala od kopalni? Wygląda na to, że mylisz mnie z kimś. Naprawdę. Mamy szpiegów w całym Nordmarze. Powiedzieli mi wszystko o twoich wyczynach. Co? Może uda nam się jakoś dojść do porozumienia? Zapłacę za twoje milczenie. Jesteś Mądromorą. Znasz się na negocjacjach, ale to nie wystarczy. Jeśli byłeś w Nordmarze, to na pewno masz czystą Nordmarzę. Już ci dałem. Mylisz się, nie mam nic. W takim razie nasza rozmowa... Porąbię cię na kawałki. Aha. Aha. Ja pierdolę. O mój Boże. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Ale kto to wymyślił? Powiem tak, nie? Naprawdę myślisz, że... Pojebało ich. Nie zawracaj mi głowy. Lepiej sobie idź. Po prostu ich pojebało. Ja potrzebuję kogoś, kto do tej walki uczy. A jak nie tu, to se pójdę do... Gdyby to było takie łatwe. Jakbyśmy tutaj se pójdę do Montery. Powiem wam tak, nie? Jestem zmęczony tym odcinkiem, chuj. Naprawdę, jestem zmęczony w chuj. Przecież... Dlaczego to jest tak wymyślone? Niesamowite. Kurde. Jeden siły. 110 zasięgu, 125. O, to daje więcej siły. Więcej obrażeń mamy. Fajny ten Cordelas, dobra. Czas na rundę drugą, skurwysyny. Łeb im roztrzaskam, nie? Na tej arenie, a jak nie, to się kurwie, bo nic tu nie robię po prostu, nic nie zrobiłem jeszcze. Walka dwoma ostrzami właśnie. Mógłbym się gdzieś u kogoś tego nauczyć, dobra. Jeszcze raz. Teraz wam spuszczę taki wpierdol, że się nie pozbieracie, nie?
Hej ludzie, walka! Nie daj się! Dobra. Wal, niemożliwe. Halo? Nie ma tu nic ciekawego. No. Hej ludzie, walka! Walcz, dasz radę. Pamiętaj o blokowaniu. Nie pójdzie ci to na okay. Nie daj się. Elo. Chodź, uwaga, szykuje się walka. Pójkaj potę. Walcz, pamiętaj o blokowaniu. Dobra. A jeszcze z tobą muszę się bić. Hej ludzie, walka. Dobra. Fajnie, że potrafisz wbijać topory, nie? Dobra. Wow. Ciekawego. Uważaj na siebie. Zrobię sobie przerwę. Nie wierzę, że mi się to udało. Mocny ten Cordelas, co? Zrobił robotę. Że moje jak się na nas obraża. To jest niesamowite. Człowieku, jesteś cholernie silny. Nie doceniłem cię. Możesz wziąć ten topór z trofeum jako nagrodę. Dostałem go od bardzo potężnego wojownika. Jeśli chcesz, mogę cię nauczyć wszystkich umiejętności, które sam potrafię. Nauczysz mnie walki? No dobra. Fajnie. Udało się. 10 poziom. Znaczy 10 punktów nauki mamy teraz. A czekaj, a ty potrafisz się bić dwoma brońmi? Przecież bijesz się przed chwilą. No i właśnie, to jest bez sensu. No ale dobra. Chodźmy do Gnara. Jesteś. No. Zwiększ swoją reputację. Faring, fajnie. Czego chcesz, Mora? Chcę. Poszukaj. Spróbuj. A tu Mora Sul trzeba, nie? Za mną. Te parszywe mory wyzwoliły Cape Dan. Armia ciemności, powstań zza światów i słuchaj się mych rozkazów. Zniszcz wszystkie mory, które napotkasz. Co? Coś kupić? Nie. O Boże, on też szaf królewski. Dobra, masz. Nie ukryłeś swej odwagi i chęci pomocy teraz. Chwila. Tak. Przeszukałem Biblię. Dobra, on może nam tworzyć kopię kamieni teleportacyjnych. Już to wiem, ale. O, patrzcie. Teleport do zamku w Faring. Fajnie. Tak właśnie. Nieciekawe. Nie wiem, czy się przyda to do czegoś, ale trudno. To jest to, i tutaj jeszcze mamy. Już to wiem. Dobra. Doskonale wiesz, skąd biorą się nasze. Gdzie jest ten kowal tutaj? Uważaj na siebie. Dobra. Tarok, gdzie ty jesteś? Kory. Żadna. Pokaż. Zawsze. Czego? Ręka, która ich karmi, pięść, która ich bije. Tu w wiosce potwarzy. Aha, dobra. On mówi, też są inne do końca. Inne wymagania są na te areny. Odmawiają podjęcia walki z orkami. W Sylden znajduje się arena zwana Otchłanią. Byłem. Tylko nielicznym udaje zwyciężyć. W Gelden znajduje się duża arena, na której wojownicy walczą o artefakty. O
Największa arena znajduje się w mieście Morasur w Warancie. Vakaris czeka cię naprawdę spore wyzwanie. Istar również znajduje się arena. Asasyni raczej nie wpuszczą cię do swojej stolicy, ale to już nie mój problem. Jeśli chcesz tu walczyć, musisz zostać mistrzem na tych wszystkich. Super, super, fajnie. Tak, niech Mori usłyszą nasze bębny. Okej. Okay. Tylko wojownik. Na górze. No tak. Ręka, która ich karmi. Pięść, która ich bije. Tak jak mówisz, panie orku. Jezus Maria. Zdura. Ja myślę, jak ten lotos zdobyć. Ale to może na jakiejś oazie by było, kurde. Coraz gorzej. To najprędzej jakaś oaza. Ale dobra. Moi drodzy, co tu się podziało w tym odcinku? Chodźmy zabić trzy trolle. No dawaj, idziemy. Tą drogą mógłbym sobie zatruć ten Cordelas, ale... Ale... No jest, no. No dawaj, nawalaj, nawalaj gnoja. Tyk. Nie trzeba mu więcej... O kurde, nie trafił mnie. Nie wiem, czemu więcej ze strzału nie robiłem, chociaż... Chociaż ten Cordelas widzę, że zadaje dość pokaźne obrażenia. Dobra. A on mi zadaje dosyć małe, jak na to, że jest trolem pieprzonym. Okej. Na full wytrzymałości to on mi może, kurde, naskoczyć ten troll. Dobra, pyk. Okej. No, dobry jesteś w chuj z tymi obrażeniami. Coś jeszcze? Widzę, że ścierwojady, wszystko mnie napierdala. Dobra, dziękuję. Jeszcze coś? Dobra. No nie, nie trafiłem. No. Pyk, 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 pyk. Wow, szybko poszło. Dobra, fajnie. Teraz do Faring z powrotem. Czy do zamku w Faring, przepraszam. Ale spoko, no mniej łażenia będę miał przynajmniej. To. Gdzie on tu jest? Zakon. Działasz jak wojny, poczytałbym sobie za zaszczyt, gdybyś zechciał korzystać. Przydałoby się też nauczka. Możesz mnie... Dowiodł to, aby móc widzieć, jeśli zdoła. Okej. Czyli tak klasycznie, nie? Ale masz tak, grubą rudę to sobie kupiłem od ciebie. Nie, to jest zardzewiałe, trzeba zostawić. Rapier Mufa w ogóle. Zostawię sobie na razie tę katanę, bo ja nie wiem, czy jeszcze nią nie będę chciał się bić. Dobra. Czy jak ja to podniosę, to... Mogę? Się zabić. Później nie daj się zabić. To później będzie czas na rozmowę. Zobaczymy, co się stanie.
Pomogli mi to przemyśleć. No, mogę, o, mogę, super. To dla mnie za ciężkie. Dobra, ale to... Nie, to nie wystarczy, dobra. O co chodzi? Nie wystarczy. No ale dobra, okej. Okay. Coś zrobiliśmy. Są jakieś, kurwa, gobliny do ubicia, ale to trudno. To by trzeba było tej nordmarskiej starki nawalić, ja idę do Mojoka wtedy. Butelki nie mam. Jaja se, kurwa, robicie ze mnie. Dobra. Jak się chcecie bawić, ja to zrobię, spokojnie. Ale nadal nie wiem, jak ja tę choromatkę tu, kurde, mu uleczę. Masz butelkę? Czemu nie macie butelek? Jakby, kurwa... To jest taki problem? Butelkę dostać? Człowieku, czego chcesz? Może mleko trzeba wypić. To by miało sens. Pijemy mleko, jest butelka. Ej, teraz skąd ja mam wziąć butelkę? Walczyłem na... I za to cię szanuję, no super. Nie, nie wiem w chuj co mam zrobić z tym gnarem, bo jakiego tam będę bić? No to lipa. Ja muszę tam iść, bo ja chciałem iść, kurde, grobowiec przodków ogarnąć. Ja nie będę tam zapierdalał od drugiej strony. Kurwa, kto to wymyślił? Jakie to jest bez sensu. Jakie to jest, kurde, bez sensu. Nie wiem, te questy z modpacka są jakieś mega dziwne, nie? Nie wiem, co mam z tym wykombinować, no ale dobra. Moi drodzy, w takim razie ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się on wam podobał. Następnym sobie pójdziemy zrobić trelis i może Nemorę trochę. No i co? No i tymczasem mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to dajcie łapkę w górę, komentarz i suba. No, mnie by też mogli niektórzy zostawić w spokoju. I co? No i jeszcze może gdzieś ten lotos przeczytam, gdzie mam znaleźć i tyle. Dobra, trzymajcie się i cześć!